Mazowieckie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, czym Awiznosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z mazowieckich inwestycji. Choć sama linia kolejowa do Zegrze Południowego została już odbudowana, o tyle cała budowa się jeszcze nie zakończyła. Nie ma tutaj ani tablic informacyjnych, ani całkowicie gotowego przystanku kolejowego w Wieliszu w centrum, który jest oczywiście w samym centrum. Natomiast ważne jest to, że inwestycja, choć jest już przejezdnia, pociągi jeżdżą i właściwie nie widać utrudnień, to cały czas się dzieje i budowa się jeszcze nie zakończyła i cały czas jeszcze trwa. Nawet w tym materiale my myśleliśmy, że już wszystko będzie gotowe, ale jeszcze nie wszystko się pojawiło, dlatego to nie jest ostatni film z tejże inwestycji. A co się dzieje? No za chwilę po kolei Sykut Wam wytłumaczy, co się dzieje w Wieliszewie Centrum, a ja tak pokrótce powiem o tej samej inwestycji. Sama inwestycja została oddana do użytku 11 czerwca tego roku. Dzięki temu pociągi mogą jechać już z Zegrze Południowego do Wieliszewa, Legionowa czy Warszawy. Nowy odcinek to jest 3,5-kilometrowy trasa od Wieliszewa do Zegrze Południowego. Przejazd nią zajmuje 4 minuty, a z Zegrze Południowego do Warszawy Gdańskiej 35 minut się jedzie, a do Zachodniej 45 minut. Pociągi odjeżdżają w teorii co godzinę, ale czasami da się znaleźć nawet 3-godzinną dziurę w rozkładzie jazdy i rozkład jazdy oczywiście jest zmieniany wedle nowych utrudnień i wedle nowych rozkładów jazdy, które cały czas wchodzą w życie. Ale zacznijmy od tego, co nam Jakub Sykut ma do powiedzenia prosto z miejsca wydarzeń. Witam serdecznie dookoła las, co oznacza, że znajdujemy się na przystanku kolejowym Wieliszew Centrum. SKM-ki się tutaj zatrzymują, lecz przystanek nie jest jeszcze w pełni ukończony. Pojawiły się wiaty, tablice informacyjne czy rozkład jazdy. Aktualnie trwa jeszcze budowa schodów. Za mną znajduje się przejazd kolejowy, gdzie część pieszo-rowerowa jest wyłączona z użytkowania. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. No i dokładnie jak Sykut powiedział, trochę się w tym miejscu jeszcze dzieje. Po pierwsze, przejazd kolejowy jest oddany do użytku, ale tylko dla samochodów. Część pieszo-rowerowa jest nieczynna i już tłumaczę czemu. Choć jest wybudowana, to jest aktualnie poprowadzana donikąd. To znaczy, z ani jednego, ani z drugiego krańca nie da się właściwie donikąd dojechać. Po tej stronie nie ma przejazdu rowerowego, więc nie da się bezpiecznie przejechać na rowerze, tylko trzeba zejść z roweru. A po drugiej stronie inwestycja czeka na jeszcze wybudowanie przez GDDiK nowego węzła przesiadkowego i całego węzła komunikacyjnego, który w tym tamtym miejscu ma powstać. To powstanie jeszcze za jakiś czas i wtedy faktycznie zostanie oddany do użytku ten przejazd kolejowy dla rowerzystów i pieszych, a do tego czasu trzeba się chodzić w rowie. Natomiast to nie zmienia faktu, że sam przystanek Wieliszew Centrum również nie jest całkowicie oddany do użytku. Po pierwsze, nie ma tutaj tablic informacyjnych, elektronicznych i ich nie ma ani na jednym, ani na drugim peronie. Po drugie, Iwona. Nie słyszałem w Wieliszewie Centrum, jak znajdowałem się na peronie Iwony, choć przejeżdżał jeden pociąg, jak staliśmy z Sykutem w tym miejscu. Sam peron znajduje się na łuku, to już krytykowaliśmy w ostatnim materiale. Nie będę więc tego drugi raz robić, ale po prostu powiem, że kierownik pociągu w tym miejscu ma po prostu duże problemy z zobaczeniem, czy wszyscy wsiedli, wysiedli i po prostu, żeby zobaczyć cały pociąg, bo łuk jest tam niekorzystną stanę, więc po prostu wszystkiego nie widać, ale z dobrych nowin to jest to, że już zostały zamontowane. Wiaty powstają, schody też, nie do końca wiem, czy, no pewnie są potrzebne, ale czy są niezbędne, to tego nie powiem, ale powstają w tym miejscu schody, jak widzimy schody są jeszcze na małym stopniu zaawansowania, ale sądzę, że za 2 miesiące, jak się pojawimy tutaj ponownie, już powinno wszystko być oddane do użytku, natomiast dużą zaletą jest to, że pojawił się w gablotach już w końcu rozkład jazdy, czego nie było jeszcze pierwszego dnia. No i oczywiście są poustawione wiaty i również ławki, a podczas jednego z nagrywania z Sykutem nagraliśmy, jak wjechał pociąg i zobaczyliśmy, ile pasażerów faktycznie w tym miejscu wysiada. I jak widzicie, trochę tych osób w tym miejscu wysiada. Nie będę ukrywać, że byliśmy zdziwieni, że aż tyle osób w tym miejscu wysiadło. Na dowatach oczywiście rozumiem, da się dojechać w jakieś inne miejsce, natomiast gdzie idą te osoby na piechotę? Bo w okolicy cały czas parkingu nie ma. Są plany, aby powstał tutaj P plus R w miejscu, gdzie aktualnie inwestor, znaczy wykonawca GDDiK-i ma swoje zaplecze budowy i tam w przyszłości prawdopodobnie powstanie P plus R w Wieliszew Centrum, no ale na razie to jeszcze się nie dzieje, więc gdzie ci ludzie później wyparowują? Najprawdopodobniej do samego Wieliszewa idą chodnikiem, ale jest to kawałek drogi. Także tak wygląda ten przystanek kolejowy, który cały czas jest w budowie, oczywiście małe elementy zostały, czyli tablice elektroniczne, nowe schody i jeszcze parę elementów małej architektury, ale z dużą zaletą jest to, że już są na przykład też śmietniki. Tutaj chyba z tego co pamiętam, chyba nawet Sykut
skorzystał pomiędzy nagraniami. Natomiast lecimy sobie dalej już bezpośrednio do Zegrza Południowego, które jest oddane do użytku, jak powiedziałem wcześniej, już od czerwca. Od czerwca tutaj pociągi mogą dojechać, SKM-ki, i tu też się to trochę zmieniło względem tego, co było na początku. Po pierwsze, wszystkie tory są całkowicie gotowe, kafelki się już nie ruszają i to też jest dużą zaletą w tym miejscu. Co ważne, to oczywiście to, że cały czas tylko i wyłącznie jest jeden peron wykorzystywany, przy którym stoi SKM-ka, i to ma oczywiście wytłumaczenie takie, że stąd pasażerowie mogą szybciej dostać się do parkingu i ogólnie do reszty miasta w tym miejscu, no właściwie do po prostu reszty części tej miejscowości, przystanków, chodników i innej infrastruktury. Natomiast drugi peron jest odciągnięty, on jest też peronem wyspowym, ale z jedną krawędzią ferronową, czy tak to powiem, więc on się znajduje po prostu po środku torowiska i tam jest gorsze wyjście z peronu. Gorsze wyjście, bo trochę się zmieniły wyjścia z samego peronu, już teraz nie ma jednego, tylko jest ich więcej. O tym powiem więcej sekund w ciekawostce, tymczasem jeszcze sobie zetknijmy, jak to wszystko wygląda. Zalew Zgrzyński oczywiście ładnie się prezentuje, mosty również, a w przyszłości prawdopodobnie tu powstanie most kolejowy. Choć sama linia kolejowa dalej do Pułtuska i jeszcze dalej ma być jednotorowa, to i tak będzie dosyć ciekawą i bojeczną trasą, bo zupełnie nowa linia kolejowa. No, zobaczymy, jak to będzie powstawać. Nowy most kolejowy w tym miejscu ma powstać, ale kiedy, co i jak, tego nie wiem. Co ważne, linia autobusowa 700 tutaj w tym miejscu dojeżdża. Cały czas funkcjonuje, więc można się cieszyć, ale teraz już czas na ciekawostkę. Przejeżdżając autem, stajecie na parkingu i chcecie wejść do pociągu. Niestety musieliście do niedawna przejść dookoła i dopiero wsiąść do pociągu. Teraz, za sprawą paru udogodnień, między innymi jak to przejście, prosto z parkingu możecie wejść na peron, a następnie do pociągu. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. I teraz ja wam wytłumaczę, czemu to nie było aż takie proste do po prostu zdjęcia tego płotu w tym miejscu. Zdjęcia z płotu są w dwóch miejscach. Pierwsze jest teraz po prawej stronie, za chwilę jeszcze zobaczycie je drugi raz. I drugie jest tam, gdzie się Sykut znajdował. To jest oczywiście duże udogodnienie, bo na tym placu dużo osób parkuje. Jak widzicie, wszystkie samochody są najprawdopodobniej nie od wojska, które się tutaj znajduje w okolicy, tylko i wyłącznie od osób, które dojeżdżają tutaj i jadą dalej pociągiem. Nie dziwię im się, to jest na pewno duża zaleta. I szybki i tani dojazd do Warszawy, bo nie ukrywajmy, karta miejska warszawska nie jest aż taka droga, nawet na długą strefę. A szybki to jest dojazd do centrum Warszawy, chociaż pociągi nie jeżdżą aż tak często. Natomiast, co ważne, czemu to nie było tak łatwe do zrealizowania? Musicie wiedzieć, że wszystkie elementy metalowe i stalowe w okolicy infrastruktury kolejowej, tu jest to drugie przejście, tak przy okazji, natomiast musicie wiedzieć, że wszystkie elementy metalowe i stalowe w okolicy linii kolejowej, właściwie w okolicy sieci trakcyjnej, muszą być uszynione w infrastrukturze kolejowej. Co to oznacza? Oznacza to, że wszystko to musi być podpięte do szyny. W ten sposób, jeżeli będzie spadnie sieć trakcyjna, zamknie się obwód i automatycznie wywali bezpieczniki, po prostu będzie odcięte zasilanie. I w ten sposób wszystko musi być podpięte. A cały ten płotek był podpięty w niektórych miejscach jako jedna całość. W ten sposób, jeżeli zostało to pocięte i została zdjęta siatka, musieli zrobić element łączący uszynienie całego płotu. Jak będziecie chodzić, przechodzić przez tą dziurę, możecie zobaczyć, że taki element właśnie przechodzi pod tym przejściem, tutaj jest teraz wyjęty ten płotek i tam jest faktycznie przeprowadzone uszynienie właśnie pod spodem. Dlatego to nie było aż tak proste do zrobienia. Prawdopodobnie w projekcie też tego nie było, więc oni to po prostu doprojektowali i zmienili. Natomiast to jest taki ważny element, taka ciekawostka, czemu tak błaha w teorii sprawa nie jest mimo wszystko aż tak łatwa do zrealizowania. Oczywiście samo uszynienie, jak powiedziałem przed chwilą, jest ze względów bezpieczeństwa zrealizowane, po to, aby po prostu nikogo nie podaził taki prąd, bo od razu automatycznie wyłącza napięcie w tej sieci, żeby po prostu było bezpiecznie. I tak to jest zrobione i zlokalizowane na wszystkich stacjach kolejowych, również jeżeli są to stacje tymczasowe, perony tymczasowe, czy infrastruktura tymczasowa. Możecie to zobaczyć na przykład w Ożrowie Mazowieckim, gdzie mimo wszystko, nawet jeżeli są jakieś płoty prowadzone przez środek torowiska, czy poprowadzone po prostu na okrągło, i tak wszystkie są uszynione. Na Warszawie Zachodniej jest to tak samo zrealizowane przy wszelkiego rodzaju ogrodzeniach, które się znajdują na przykład na peronie pierwszym w UKD. Też wszystkie te elementy płotu są podpięte do szyny. I w ten sposób to nie jest tak łatwe do wytyczenia nowych ścieżek, bo wszystko mimo wszystko trzeba podpiąć i zabezpieczyć. Taka ciekawostka. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się dzięki temu może z czego
nowego, ale może część z Was już to wiedziała. Tymczasem to było mniej więcej z tego filmu wszystko, bo sama budowa jeszcze dalej trwa. Jak widzicie, nie zakończyło się to jeszcze wszystko, choć elementy małej architektury oczywiście nie są aż tak bardzo widowiskowe jak oddanie do użytku całej stacji. Nie wiemy, kiedy zakończą się wszelkiego rodzaju tego typu prace. PKP stwierdziło, że właściwie inwestycja się zakończyła, więc trzeba świętować i tyle. Została to oczywiście inwestycja sama przesunięta, ale wiedzieliśmy tylko i wyłącznie o oddaniu do użytku. Kiedy się zakończą wszystkie prace powiązane z tą inwestycją, tego nie wiemy. Z ważnych elementów jest to, że pomijając Wiliszy w centrum, gdzie już mówiłem, czego brakuje, to w Zegrzu Południowym też nie ma jeszcze tablic i ekranów wyświetlających rozkład jazdy, czy właśnie najbliższe pociągi odjeżdżające. Tego też w tym miejscu nie ma i również nie ma żadnego biletomatu, co akurat mógłby zatem w tym miejscu postawić, żeby dało się kupić nie tylko w pociągu bilety, chociaż w sumie w SKM-ce te biletomaty powinny działać. Na pewno lepiej niż w autobusach, bo w autobusach często mają błędy i kartą nie da się zapłacić. Tymczasem to było na tyle z tego materiału. Jeśli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Z ciekawostek mogę Wam powiedzieć, że jutro, bądź jeśli ukazacie to w niedzielę, to dzisiaj, będę jeździć na linii tramwajowej T w Warszawie na drugiej brygadzie, więc na kartę społeczności wrzucę jeszcze rozkład jazdy, ktoś możecie mnie tam łapać, będę cały dzień jeździć jako konduktor i prawdopodobnie teraz to będzie coraz częściej w te wakacje. Tymczasem do zobaczenia już niedługo. Cześć!